Szanowni Państwo, ten wykład będzie poświęcony problemom, które frapują młodych ludzi w sposób szczególny, ponieważ bardzo często dla wielu ludzi psychologia kojarzona jest z psychologią kliniczną, a więc wykład ten dedykuję osobom, które chciałyby studiować psychologię ze względu przede wszystkim na chęć udzielania pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Tak byśmy to powiedzieli. Każdy wykład poprzedzony jest, jak już Państwo się zorientowaliście, opisowi pewnego zdarzenia, który mi się przydarzył w trakcie mojej wyprawy hinduskiej. I tym razem, jak to na dole jest napisane, jest to wspomnienie z Elury. Jest Adżanta i Elura. Dwa miejsca powyżej Bombaju, które są nieprawdopodobne. Zabytki sprzed dwóch, niektórzy określają 3000 lat przed naszą erą, gdzie no i malowidła niesamowite, i rzeźby, i architektura przede wszystkim wygląda fenomenalnie. Idzie się ścieżką, jest jedna świątynia, zwiedza się, jest druga świątynia, zwiedza się. Tu są takie, powiedzmy, reliefy piękne, tu takie rzeźby, tu takie obrazy. I tak sobie szedłem, upał był okropny. Wszyscy turyści siedzieli w restauracjach, popijali limkę, co już wiecie, to jest hinduska Coca-Cola. A ja sam, pewnie bez rozsądku, postanowiłem nie marnować czasu i te świątynie zwiedzam. Przy piątej świątyni wyprowadziłem za mną statko małe 5-10 małp, dosyć dużych. I potem już, jak wchodziłem do każdej świątyni, to kolejna dziesiątka wychodziła za mną. I w pewnym momencie, gdy byłem w połowie drogi, tych małp już było 50. I nagle małpy wyskoczyły przede mną i za mną i unieruchomiły mnie. No nie było to przyjemne. Małpy nie były malutkimi małpkami, miały ogromne kły. Jak tylko próbowałem się ruszyć, to od razu te z przodu szczególnie szczerzyły te swoje paszcze na mnie. No, bałem się i tylko jak błyskawice przylatywały mi myśli, co mam zrobić. Czy wbiec do najbliższej świątyni, gdzieś tam się w kącie schować? Czy nie ruszać się, czekać, aż przyjdą jacyś ludzie i mnie z tego oswobodzą? Wybrałem trzecią możliwość. Nagle i niespodziewanie, jak sprinter, ruszyłem tą niezbyt, powiedzmy, wygładzoną ścieżką przed świątyniami do miejscowości właśnie Elura. To było około 2 kilometry biegu. Ale lęk dodaje człowiekowi siły. Małpy mi jazgocząc towarzyszyły cały czas, mając wyraźny ubaw z tego, co się działo, co wytworzyły. Oczywiście, jak już się zbliżałem do Elury, to całe zdarzenie obserwowali na tarasie siedzący turyści. Był ogólny śmiech. Mi do śmiechu nie było. Nawet się do nich nie zbliżałem, żeby mnie nie poznali za bardzo. Wstydziłem się po prostu tego całego wypadku. Pod drzewem siadłem, okazało się, że to jest święte drzewo. No a całe stado 50 małp z jazgotem wyraźnie napalonych na mnie próbowało mnie jeszcze dalej przegonić, ale już nie atakowałem. To jest trauma. To jest trauma. Nie zdarzyło się nic złego. Gdyby mnie pogryzły, prawdopodobnie byłyby te traumatyczne efekty psychologiczne u mnie znacznie większe. Szczęśliwie mi się to udało. No,
Niemniej, potem już w czasie dalszych podróży na małpy hinduskie uważałem bardzo mocno i nie miałem do nich zaufania. Tak jak do otoczenia generalnie mam zaufanie, to akurat do małp nie. I teraz trauma jest pewną degradacją stanu psychicznego. Tutaj Państwo macie na tym rysunku pokazanych, jak wiele najróżniejszych czynników może doprowadzać do degradacji zdrowia fizycznego i psychicznego. A więc patologie społeczne, narkomania, alkoholizm, utrata wzroku, słuchu, głuchoślepota, choroby przewlekłe, czyli nowotwory przede wszystkim, choroby reumatyczne, potem różnego rodzaju amputacje, a potem umysłowe zaburzenia, uszkodzenia mózgu, doprowadzające do degeneracji, a więc mamy Alzheimery, najróżniejsze inne, Parkinsony, albo udary mózgu, schorzenia reumatyczne, przykład takich jeszcze innych form, porażenia zmieniające nasz funkcjonowanie również nie tylko fizyczne, ale i umysłowe. Psychologia zajmuje się tym wszystkim, czyli próbuje w jakimś tam stopniu pomóc tym ludziom, którzy znajdują się w dołku ze względu na jakiś incydent nagły, gwałtowny, taki jak właśnie mi się przydarzył z tymi małpami, albo to jest drobny incydent, bo to akurat jest mało istotne, albo gdy tracimy osobę bliską na przykład, albo gdy sami mamy udar mózgu, albo jakąkolwiek inną chorobę, albo dziecko nam się urodzi z dziecięcym porażeniem mózgowym, to wszystko są stany, które są, nazwijmy to, z punktu widzenia psychicznego stanami granicznymi. Albo wrócimy na trajektorię rozwoju, albo po prostu już niestety przestaniemy się rozwijać, jak Państwo pamiętacie, Varele i Maturane i rysunek, do którego dzisiaj wrócę jeszcze, konsekwencje są bardzo poważne. Najbardziej psycholodzy są zainteresowani i najdawniej interesują się udzielaniem pomocy osobom nie tyle zaburzeniami fizycznymi, co zaburzeniami psychicznymi. Tutaj jest definicja, co to jest zaburzenie psychiczne. One są naprawdę zróżnicowane. I oczywiście najpierw są choroby psychiczne, tam gdzie są halucynacje, gdy są urojenia. Potem jest coś takiego jak niepełnosprawność umysłowa, a więc obniżony poziom inteligencji, utrudniający człowiekowi nie tylko naukę w szkole, ale potem funkcjonowanie. Potem bardzo częste i bardzo rozwijające się ostatnio pod wpływem również globalizacji. Chociażby te nerwice depresyjne, albo psychozy depresyjne, albo psychozy tak zwane endogenne. Przepraszam, to już nie nerwice, czyli nerwice depresyjne jak najbardziej. Potem są psychopatie, ciągle słabo poznane, a więc to, co tak naprawdę łączy się zawsze z naruszaniem pewnych norm życia społecznego, zimni dranie byśmy powiedzieli, którzy potrafią nas oszukiwać, a czasami zabić. I zaburzenia osobowości, tak zwane borderline, czyli tak zwane zaburzenia z pogranicza. Na to wszystko można spojrzeć i tak się patrzy w psychologii, jako na utratę sprawności adaptacyjnej. W tych wszystkich wykładach gdzieś w tle, Państwo może tego nie zauważacie, ale ja teraz to powiem bardzo jasno, jestem w dużym stopniu zwolennikiem ewolucjonizmu. Staram się gdzieś pod tą psychologią jednak widzieć te wszystkie prawidłowości, które odkrył Darwin, a potem ciągle udoskonalają je tak zwani neoewolucjoniści. No i teraz można na zaburzenie psychiczne patrzeć różnie.
na te inne choroby somatyczne także, ale zawsze w końcu sprowadzić to można do tego, że nasza sprawność adaptacyjna, czyli zdolność do zmieniania otoczenia, zmieniania siebie i zmieniania otoczenia, zamieniania i zmieniania, to jest ta różnica, po prostu są ograniczone. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, a więc psychozy psychiczne z nerwicą, niepełnosprawni umysłowo, trudniej powiedzieć byłoby o psychopatach może, to ludzie, którzy po prostu tą sprawność adaptacyjną utracili i teraz jest problem. Albo objąć ich opieką i tworzyć pewną bańkę bezpieczeństwa, w której oni funkcjonują, albo próbować im tą sprawność przywrócić. Psychologia przede wszystkim jest nastawiona na to, żeby pomagać w przywracaniu utraconej sprawności. A więc, żeby oni przeszli z tego fragmentu, tej krzywej Gaussa, która tu została narysowana, z lewej strony tej grubej pionowej kreseczki, bardziej w prawo. No i co to znaczy? Stopniowe albo nagłe utracenie sprawności adaptacyjnej. No przede wszystkim zasoby biologiczne nam się zmniejszają. Człowiek, który przeszedł przerwanie rdzenia kręgowego, powiedzmy sobie wprost, ma dużym prawdopodobieństwem skrócone życie o ileś tam lat. Kiedyś żyli ci ludzie tylko 2 miesiące. W czasie I wojny światowej szacowano, że ludzie po urazach rdzenia kręgowego żyli pół roku. W tej chwili mówi się, że żyją 20% krócej niż gdyby mogli żyć, gdyby tego urazu nie mieli. Tak jest z wszystkim. Potem są zaburzenia funkcjonalne, czyli nasza zdolność wykorzystania pewnych możliwości ruchowych, umysłowych, emocjonalnych, możliwości rozwojowych jest ograniczona. Uzależnienie od innych ludzi. To jest ta bańka, o której mówiłem. No niestety, marginalizacja społeczna, czyli etykietowanie, że wy nie nadajecie się do tego, do tego, do tego, do tego. Na przykład do zawarcia związku małżeńskiego. I deaktywacja, osłabienie aktywności życiowej, problem przede wszystkim zatrudnienia. I znowu, to co powiedziałem, to powiedziałem jak jest. Ale ponieważ ciągle, jak Państwo już się orientujecie, szukam dziury w całym, czyli cały czas chcę Was nakłonić do tego, żebyście wspólnie ze mną odkrywali nowe, białe plamy, zapełniali psychologii, no to wykorzystam jeszcze raz ten schemat, który już Państwo znacie, a który nazwałem samoregulacyjnym systemem rozwojowym. Teraz tylko do niego dodam, że następuje kolizja. Czyli między tymi poszczególnymi podsystemami, tymi łącznikami, między tymi podsystemami coś się psuje. Coś się psuje. I ja to nazywam kolizją, ponieważ przypomina mi to jakby zderzenie samochodu z drzewem albo z drugim samochodem. Co się wtedy dzieje? Po prostu najpierw miażdżone są zderzaki, potem maska, potem silnik, potem powiedzmy kokpit ten w środku, aż w końcu kierowca. Czyli kolizja powoduje, że wszystko zaczyna się dezorganizować. Było świetnie zorganizowane. Z nami jest tak samo. Zachorujemy na przykład na cukrzycę. Jesteśmy na dole, tu przy systemie fizyczno-chemicznym. Po pewnym czasie zaczynamy tyć, czyli morfologicznie się zaczynamy zmieniać. Poszczególne układy organizmu najpierw pomagają przezwyciężyć. Mimo tej cukrzycy nasz organizm próbuje się przestroić, ale jeżeli to nie pomaga, to zaczyna być defektywny. Potem przechodzimy na system wrażeniowo-emocjonalny.
I zaczynamy być bardziej niecierpliwi. Mamy poczucie bezradności, mamy żal, że akurat mnie ta choroba dotknęła. Potem zaczyna tracić czucie w nogach, bo zaczynają nam się robić różnego rodzaju problemy z układem krążeniowym, ale pojawia się wrażenie zupełnie inne i tak dalej, i tak dalej. To jest kolizja. Oczywiście. Jakie wnioski z tego wypływają? To sobie, jeżeli Państwo pozwolicie, króciutko przeczytacie tylko, a ja już tego nie będę omawiał. Natomiast jakie wnioski wynikają, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną? Czyli szybkość. Jeżeli jest kolizja, czyli albo na poziomie ktoś jest alkoholikiem, ktoś jest narkomanem, ktoś traci wzrok, ktoś ma cukrzycę, ktoś ma chorobę psychiczną, ktoś i tak dalej, no to szybkość, im szybciej z tego myślenia, w każdym bądź razie, które proponuję, im szybciej zaczniemy interweniować, nieść pomoc takiej osobie, to nie jest tylko kwestia psychologów, to jest także pielęgniarek, lekarzy, tym większa szansa, że ta kolizja zostaje opanowana wcześniej, czyli poziom dezorganizacji całego systemu będzie ograniczony bardzo. Po drugie, musimy zabezpieczać te systemy, które są obok tego systemu uszkodzonego. I w górę, i w dół. Nie dopuścić do tego, żeby ta kolizja rozlała się na cały nasz organizm. Musimy pilnować, zgodnie z tym, co Państwu wcześniej mówiłem, żeby w środowisku znajdowały się te tak zwane kamienie. Ta metafora jest tu akurat dobra. A więc, żeby ten człowiek wrócił na swoją transzę albo trajektorię rozwoju. Ważne jest moim zdaniem to, żeby on rozwijał się, kontynuując dotychczasowy, wcześniejszy rozwój. Bardzo często popełnimy błąd, proponując własną wizję jego rozwoju. I wtedy jest marnowanie naszych sił i wtedy cały system po prostu słabo działa. To jest tylko szkic. Znowu o tym można by było mówić bardzo długo. Niemniej stan zdrowia i psychicznego, i fizycznego, jak Państwo widzicie, jest uwarunkowany na wiele różnych sposobów. I genami, i warunkami życia, i stylem życia, i oczywiście procesem starzenia się. I czerwona strzałka pokazuje, że można po prostu na pewne rzeczy bardzo pozytywnie reagować. Po pierwsze, reagować różnymi formami też pomocy psychologicznej, bo tutaj bardzo często liczą się też pomoc oczywiście taka biologiczna, fizjologiczna, patofizjologiczna, medyczna. Ale powiedzmy sobie, nam zależy na tym. I to jest takie jakby moje myślenie o tych zaburzeniach, że to nie jest utrata kompetencji adaptacyjnych, tak jak wcześniej mówiłem. Tylko jest to utrata zdolności rozwojowych. Tak długo, jak człowiek zmienia się, rozwija się, nawet w starzeniu, odnajduje coś nowego w sobie, tak długo jest ok. Gdy traci możliwości rozwojowe, no to oczywiście jest degradacja i wtedy tak naprawdę zbliżamy się do czegoś bardzo niedobrego. I teraz, jak wygląda psycholog, który pomaga w utrzymaniu tego rozwoju? Tu mamy bardzo wiele różnych jakby sposobów. Oczywiście wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak psychoterapia. Psychoterapia jest tylko i wyłącznie skierowana przede wszystkim do osób z nerwicami. A już samych innych zaburzeń, psychopatię, upośledzenie, choroby psychiczne, już jakby poza to wychodzą. W związku z tym, w stosunku do tych osób, bardziej adekwatne są takie metody, które można nazwać korygującymi. A więc jest to uczenie nowych zachowań,
na przykład. I dlatego ta cała psychologia uczenia, która była omawiana na jednym z wykładów, taka jest potrzebna. Bardzo często jest to takie właśnie wsparcie społeczne, grupy wsparcia, ale też takie bycie razem z kimś. A mówiąc bardzo konkretnie, te wszystkie formy interwencji, bo jak Państwo widzicie, interwencja jest pojęciem nadrzędnym i tutaj mieści się pomaganie, korekcja, psychoterapia. W odniesieniu do psychologii klinicznej, a więc psychologii ludzi, którzy znajdują się w potrzebie, nie potrafią sami się adaptować do warunków życia albo sami się rozwijać, można wyróżnić następujące formy pracy psychologa. To jest przede wszystkim promocja zdrowia, a więc i związana z nią profilaktyka albo prewencja. Promocja zdrowia, czyli uświadamianie ludziom i uczenie ludzi takich zachowań i takich sposób przeżywania swoich różnych stanów emocjonalnych, żeby one budowały, a nie niszczyły przebieg naszego rozwoju. Trzecią formą to jest poradnictwo. Bardzo ważna i niedoceniona forma, gdzie po prostu my jako specjaliści poznajemy problemy i konsultujemy, doradzamy, jak można z tych problemów jakoś wybrnąć. Przy poważnych bardzo problemach, a więc takich, gdzie przeżywamy naprawdę wielki kryzys, a więc gdybym na przykład został pogryziony przez te małpy, o których tutaj mówiłem, stosowana jest bardzo często interwencja kryzysowa. A więc taki specjalny, krótkoterminowy sposób oddziaływania, który spowoduje, że ja się szybko otrząsnę z tych takich emocji złych, które przeżywam i sobie potem już będę spokojnie mógł wracać do normy. Interwencja kryzysowa, jeżeli jest wypadek samolotowy i czekają rodziny i dowiadują się na dworcu, że jest śmierć osoby bliskiej. No to jest tak zaskakujące, tak nagłe, tak gwałtowne, że my po prostu jesteśmy w szoku i wtedy bardzo ważne, często Państwo słyszycie, zostali skierowani psycholodzy na to lotnisko, żeby zająć się tymi osobami. W czasie powodzi, która była kilkanaście lat temu na Śląsku i ludzie tracili w ciągu jednej doby cały swój dobytek, również stosowana była w Polsce interwencja kryzysowa. Potem jest psychoterapia. Ta jest powszechnie mniej więcej znana. Jest mnóstwo różnych form psychoterapii, przy czym najważniejsze zastosowanie psychoterapii to jest w nerwicach, a w innych zaburzeniach i somatycznych, i psychicznych psychoterapia jest stosowana jako metoda jakby dodatkowa. W niektórych przypadkach bardzo ważna, kiedy człowiek reaguje emocjonalnie na przykład na to, że dowiaduje się, że jest chory na jakiś tam nowotwór na przykład. No i ja osobiście całe swoje życie poświęciłem temu, co jest tutaj na dole, mianowicie rehabilitacji psychologicznej. A więc zajmowanie się ludźmi, którzy w sposób trwały tracą zdrowie somatyczne. O tym mógłbym Państwu mówić już nie cały dzień, ale cały rok, ponieważ 50 lat swego życia poświęciłem tak naprawdę tej właśnie problematyce. I na zakończenie chciałbym przedstawić Państwu moim zdaniem z własnego doświadczenia zawodowego taką pewną charakterystykę, kiedy być dobrym psychologiem klinicznym, kiedy albo co potrzebujemy, żeby nasza skuteczność była dobra. Poza tymi wszystkimi kompetencjami, poza tymi wszystkimi technikami psychoterapii, czy doradztwa, czy profilaktyki. Ważne jest, żeby człowiek, który chce udzielać pomocy drugiemu człowiekowi, kierował się postawą humanistyczną. Co to jest postawa humanistyczna? Przede wszystkim jest to okazywanie szacunku wobec innych ludzi. Czyli dając pomoc,
nie możemy go pozbawiać godności, mówiąc prosto. Po trzecie, okazywanie szacunku to, moim zdaniem w każdym bądź razie, przypisywanie mu od razu, ja to nazywam obdarowanie drugiej osoby pewnymi właściwościami typowo ludzkimi. A więc racjonalnością, chęcią do współdziałania, komunikatywnością, duchowością. Być może jeszcze są jakieś inne cechy, które są takie typowe, ale te z pewnością. A więc kiedy ja spotykam się z moim pacjentem jakimś, którym chcę udzielić pomocy, a jest na przykład głęboko upośledzony umysłowo, nie mogę z góry zakładać, skreślać go i mówić, że nic się nie da zrobić, bo nie ma chęci do współdziałania, on nie potrafi myśleć, on nie potrafi komunikować, on nie ma duchowości. No, to jest moim zdaniem wielki błąd, jeżeli z takim nastawieniem udajemy się jako psycholog kliniczny do swoich osób w potrzebie. Wreszcie, zdolność okazywania szacunku innym wymaga szacunku wobec siebie. A więc dbać trzeba również, szczególnie mocno, bo to jest praca psychologa klinicznego, jest pracą naprawdę trudną, wyczerpującą. W rehabilitacji to jest naprawdę obciążenie, to jest stres. I nie można dopuścić do tego, żeby ta moja praca była niedoceniana przez samego siebie. Ja po prostu muszę utrzymać swoją godność, żeby móc tą godnością podzielić się z innymi ludźmi, którzy akurat w danym momencie potrzebują ode mnie pomocy. I podstawą tego wszystkiego jest zaufanie, które może jest takie mało doceniane, ale w nauce mało doceniane, ale w takim realnym życiu odgrywa ogromną rolę. Ktoś, kto znajduje się w dołku i ktoś, kto podaje mu rękę, wymaga od tego, który jest w dołku, zaufania, że ta ręka rzeczywiście go z tego dołka wyciągnie. Dziękuję bardzo.